Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, Let Tuesday. 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika, 11 rund. Witam wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Ten majowy, w te majowe popołudnie, gorące. Tak, no legenda, Kasparow to legenda, zgadza się. Fajnie byłoby go zobaczyć, bo wiecie, jest naprawdę rzadko, znaczy. Nie jest dużo okazji, żeby go zobaczyć, więc tym bardziej w Polsce, w Ustroniu jak będzie, no to super sprawa. Także ktoś z Was się wybiera do Ustronia w sierpniu, to będzie miał okazję. Pierwszy ranking w szachach może zdobyć grając w turniejach klasycznych. Dzień dobry, Pawle. Cześć, nie lubię piwa. Witam, witam. Jak forma? Nie wiem, chyba okej. No dobra, pierwsza runda. Zaczynamy. Czarnuszki wjechały z mistrzem FIDE. Tak, no tak. Tu nie ma słabych zawodników. Salvador. C5. Chwila, skupmy się. Gambit Mora będzie. Nie, no tutaj oddaję pionkę. Nie gram Gambitu Mora czarnymi, bo mnie tutaj zajeżdżają. Zobaczcie go nie C2. Ojej, 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 ojej. Co mam zrobić teraz, moi drodzy? No muszę zbić tego gońca. No to jest oczywiście misklik. Nie, no ja nie wiem, kurczę blade. Masakra. Co się dzieje z tymi zawodnikami? Lekceważą. Nie, no myszka tam poszła, wiadomo. Tutaj przez D6 może zagram. No dobra, jak dają opcje, to będę wymieniał po prostu figury. Bez znaczenia. Tutaj pionek kolejny. No też za dużo jak wezmę, to też pamiętajcie, że jest też niedobrze za dużo brać pionków. Chociaż w tej sytuacji pion, figura więcej. No tak, no tak. Ja wiem, że mi z klika zrobił. Zdarza się. Nowa wersja gambitu. A czasem przez takie rzeczy mogą wypadać. Mogą się tworzyć gambity. To tak jak w obronie Greenfelda. Też zawodnik czarnymi miał zagrać D6, a zagrał D5 i po dwóch ruchach się poddał, bo stwierdził, że białe mają bardzo silne centrum i nic już tam nie mogą zrobić. To jest zupełnie oczywiście nieprawda. No dobra, idziemy do centrum. No tu się oczywiście przeciwnik rzuca, no bo cóż może zrobić innego. My też się rzucimy, tam gdzieś zahaczymy się gońcem. A, już się nie zahaczę, ale tu mam taki fajny. Fajny ruch z koczkiem i na F5. To będzie wyglądało dobrze. Zagram sobie tak z planem goniec C5, żeby wymienić gońca. Tu się nie boimy, bo zawsze tam jest z szachem. O, oczywiście atakuje mnie tutaj. Strasznie, ale chyba nic nie będzie. Kolejnego weźmiemy piona. Kolejnego. Wiążemy. Tu jeszcze mam widły teraz, co? Dużo tych opcji. Chyba tak trzeba grać. No to koniki do centrum poszły mocno. No ale przypominam, że przeciwnik zrobił misklika. A więc to żadna frajda wygrać taką partię. W sumie mogłem zbić chyba te wieże. Bez większego znaczenia. Może tu, żeby kontrolować nieco diagonale w razie czego. A jakiegoś szacha mogę dać. Tam zagramy G6, chociaż G6 jest niepotrzebne, wieżę wprowadzić należało szybciej. Oczywiście jak hetman się załaduje na G7, no to jest, wiecie, tragedia, nie? Chyba wymiana hetmanów. No tak. Jest zwycięstwo. Przypominam osoby, które tutaj doszły. W tym momencie przeciwnik zagrał magiczny goniec E2, no i się już posypało. No miskliknął, nie? Dla niego. Ale słuchajcie, mamy teraz okazję zobaczyć, jak gra Nakamura, bo nigdy nie mamy okazji na żywo zobaczyć, jak pyka. Nakamura jest czarnymi. Warianty wyłączymy. Co tam poszło?
E4G6. A, Nakamura gra pirka i to mocno gra, takiego. A, złożone są te szachy. To są fajne szachy, takie na blica. Cały czas to samo łupie i przeciwnicy tam coś ustawiają, ale sobie nie radzą. Nie no, czarny jest ekstra teraz. Czy gram jutro Arena Kings sezon 7? Będzie dużo odtytułowanych graczy. Hikaru Hansen. O 19 się zaczyna. Tylko pytanie jest takie, ile tych turniejów ma być i kiedy. Jeżeli znasz jakieś terminy wszystkich turniejów, to proszę daj znać, no bo nie wiem, czy jest sens zaczynać, skoro na przykład za 1,5 tygodnia wyjeżdżam już na zawody, więc to różnie bywa. Widły tam nie groziły, a refleksja to już bez znaczenia chyba. Dzięki za powodzenia. Nowy rekord byłoby miło zobaczyć. No jasne. Czy w Siedlcach? Nie, w Siedlcach nie grałem nigdy w szachy. I co tutaj czarne mają? Patrzcie, tutaj wymianka, jednak trochę trzeba jeszcze pograć. No to, no, nie, no tak, nie, dużo pionów mają czarne. Zdecydowanie dużo. Tutaj jakiś leci. O, trochę się zaczyna tutaj. Na przeciwnik ma 30 sekund. To jakiś mistrz międzynarodowy, słuchajcie, to też nie byle jaki zawodnik. Do Polanicy nie, w tym czasie wybieram się do Ustronia. Zobaczyć samego Garego Kasparowa. A, aż do 4 sierpnia. No to nie, to myślę, że raz mogę zagrać, ale tak to regularnie to będzie ciężka sprawa, niestety w wakacje. Już tam trochę zawodów mam zaplanowanych. No i patrzcie tutaj. A, pionek już ma problemy. No tak. Nakamura jest bezlitosny w takich sytuacjach. Jeszcze do tego gra szybko. Jakieś wymianki pewnie tutaj już się szykuje, skubaniutki. A wiadomo, to jakieś ruchy w miarę poprawne wystarczy robić czarnymi, żeby wygrać. Cześć Radziok, witam cię. Z Jankiem Dudą grałem kiedyś, tak, tylko że partię blicową. Ale już miał wtedy 2700 ponad ranking. Także już był w ostrym gazie szachowym. A czy z tych zawodów, czy planuję jakieś relacje na YouTube, czy może jakieś streamy, to raczej nie. Nie myślałem o streamach. Ale relacja byłaby fajną opcją. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się coś uda zrobić, bo to wtedy trzeba było montaż zrobić. No ale któż to wie, może coś wyjdzie z tego. Kida? Jasne, że będę grał Kida, jeżeli będzie D4. Oczywiście, że tak. No, Hikaru to tam wiadomo. Pewnie, że się rozgrzewa. Dla niego tutaj pierwsze 5 rund to jest, wiecie, kiwnięcie palcem. No, czy może przesadzam, ale jak 9-9 się robi, no to można się przyzwyczaić do wygrywania. Nie, nie, nie. Nie szczepułem się jeszcze. Ozdrowieńcy chyba muszą trochę czekać, bo ja niestety chorowałem. Ale wiem, że ten okres ma się chyba teraz skrócić, bo to było chyba ponad 3 miesiące. Dobra, pierwsza rundka za nami, spokojnie czekamy sobie na drugą. No już w drugiej rundzie dostajemy arcymistrza prawdopodobnie. No tak, dzięki Raven za info. No zobaczymy, Jarosławie, co tutaj wpadnie, zobaczymy. No, to by był hiciar, no. Lepiej niż z Nakamurą. Nie no, chciałbym zagrać z Nakamurą, powiem wam szczerze. Ale grałem już z tym zawodnikiem. Artemijewem.
jakieś rady, jak wolniej robić zadania, bo za szybko robię zadania zamiast się namyślać. No cóż, no jakaś strada, no zwolnij po prostu, nie wiem co powiedzieć. A propos mindsetu, właśnie taki tytuł sobie dzisiaj wpisałem. Oglądałem fajny wywiad z doktorem psychologii sportu. Zajrzyjcie sobie na przykład na YouTube, a tam też wywiad udzielałem u Pereza. Piotr Perez Kaczmarek. I ostatni wywiad z panem, ojejku, zapomniałem nazwiska, tylko raz przeczytałem. Ale z doktorem psychologii sportu i też coś tam o szachach fajnego mówił. Bardzo miło mi się oglądało. O, możliwe, możliwe. 6 kar, 6-6. Znam szachistów z Elbląga. Nie wszystkich, ale Igora Janika znam na przykład. Nie no, znam Radka Gniado, ale może nie nazwiskami w sumie, ale to się nie obrazi chłopak. Pozdrawiam. No dobra, kończą. Mamy GM-a, słuchajcie, mamy GM-a, Wietnam, no to nie wiem z kim, no trudno, trzeba grać. Znaczy w sensie trudno, że nie wiem z kim, nie to, że GM, bo ja mógłbym każdą partię grać z GM-em chętnie. Okej. Okay. Benoni, ostre Benoni, okej, okay. Tutaj będą mnie testować. Zagrajmy tak. Debiuty są ważne. Tutaj zagramy A4. No i pewnie skoczek H5 grają. Jak nie zagra, to będę miał dobry ruch goniec E2. No właśnie. Zagrał. Może ja coś tu poknociłem w debiucie, nie wiem, a w sumie tak trochę na czujka. No nie mam czarnopolowego gońca, ale za to mogę mieć bardzo silną figurę na C4. Może się trochę mylę w tej pozycji. No roszadę zrobić trzeba. Lekką przestrzeń tutaj złapiemy, przeciwnik myśli. Okej, okay, no lecimy. Tu się chce zahaczyć ewidentnie. A skoczka sobie wstawimy na B6. To jakaś opcja będzie zbicia prawdopodobnie w przyszłości. Jakaś wieża A4 fajnie wygląda zawsze. Z ciekawą obroną, chociaż te H4 wygląda bardzo groźnie. Mhm. Ale wieża A4 mi się bardzo podoba. Tak fajnie kontroluje tą czwórkę. Pytanie, czy nie skoczkiem przypadkiem byłoby dobre? A, nie ma co się chyba zastanawiać za długo. Okej. No, jakiś taki ruch wieżą się zawsze, myślę, przyda. No i teraz pytanie, czy skoczek na C4 ma nie wrócić i spróbować wymienić tego potworka. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Choć z drugiej strony tak miękko zagrał. Zbił. Teraz czy mój skoczek będzie dobry na gońca? Ciężko powiedzieć. Spróbujemy tak zagrać, żeby tu się przestawić, ewentualnie bronić. A jeszcze jest opcja taka, tylko że wieża wejdzie wtedy. Ale jak wejdzie, to my uciekniemy. Skoczek B6, skoczek C4. Takie plany mam. Dobra, takie mam plany, więc tak gram. Jedziemy. Tak, muszę tak zagrać. Tu się chyba wszystko trzyma. Wydaje mi się, że to jest nieudany plan czarnych, ten wieża B4.
Tam coś raczej powinien szarpać. No właśnie, słyszał. Czy tu jeszcze mogę wtrącić na szczęście? Zbić muszę. I skoczek, wieża. Wieża A4, spróbuję wymienić tę wieżę. Lekki lufcik robimy. Właśnie, on będzie chciał mnie atakować. I będzie to robił bezlitośnie. Ja muszę nieco przejść chyba do obrony. Tak, hetman tu będę bronił. Okej. Okay. Dobra, skoczek wraca. Tu zawsze tego gońca będę mógł sprzątnąć. Za dwie wieże oczywiście wymieniam to. Pytanie, czy on jakiś progres jest w stanie zrobić? Mój plan to będzie taki, tylko jeszcze wieżę muszę tu wstawić. Muszę uważać na gońca C3, tam się broni. Skoczek C4 stoi bardzo dobrze tutaj, słuchajcie, bardzo dobrze. Tu nie mogę się dać złapać w jakieś właśnie pułapeczki. I teraz moim planem jest tak zagrać. Nieco się uwolnić. No dobra. Uciekamy. Uciekamy. Tutaj będzie chciał strzelić. Zgramy tak. Czyżby mój hetman nie miał ucieczki? Tutaj sobie uciekniemy. Dobra. Aha, tu mi strzeli. Czyli mi weźmie jakiś materiał. Nieco nie przewidziałem tego. Muszę tak i tu mi strzeli teraz. No właśnie, ale. Pionka wziął. No to jest jedyna moja szansa, pionek do góry. Chyba królem pójdę tędy, żeby król szybko był aktywny. Nie no, bije. Ha, tutaj mi wjechał skubany. Tu. Chwila, chwila, chwila. Idę po pionki. Co za pozycja jest, słuchajcie. Na sekundę gramy. To remis mam. Remis mam na pewno. Wystarczy, że zbiję. To jest remis, słuchajcie. Tutaj nic się nie wymyśli. No dobra. W sumie ten remis nie jest zły, chociaż czułem, że pozycja jest całkiem, całkiem, całkiem w porządku. Dobra, ale remisik z arcymistrzem to chyba jest dobry wynik. Tylko jestem przekonany, że
Była szansa duża, była szansa na pewno duża. Zerknijmy szybko. A jaki miał ranking? 2641 ma w klasyku? Nie, no to słuchajcie, dzięki to po partii to tak to spoko. No tak, ja tutaj źle coś pograłem, bo prawdopodobnie tak i H3. Aha, H3 najpierw. Właśnie, ja muszę zapamiętać sobie teraz tę opcję, bo chodzi o to, że on tu nie wchodzi skoczkiem. Ja zdążę zagrać tak, a jak mi pójdzie na H5, to ja tym gońcem uciekam na H2, nie tracąc gońca. To już teraz sobie zapamiętam ten wariancik. No tutaj troszkę gorzej, ale jednak słuchajcie, też nie wykorzystał za bardzo, nie? No ma lepiej, oczywiście widać. Tak, no on miał szanse większe, na pewno, na pewno. Tutaj wieża A4, tutaj grzecznie wymiana. F5. No pozycja się zrobiła remisowa. Co mógł zagrać lepiej? Skoczek D7, ale to są. No to już niuanse, to już niuanse według mnie. Wiadomo, w blicu się różnie gra, tak. Tam na końcu jestem ciekawy po prostu, czy. A, ale miał dużą już przewagę tutaj, ponad 3 prawie. Prawie 3. Hetman D8, czyli tak by zagrał, się nastawił, żeby tutaj bić. Wieża H4, tutaj tak. Za dużo takich ruchów chyba zrobił. Dosyć takich, powiedzmy, miękkich, tak mi się wydaje. I dał mi trochę czasu. Ok, ale to już wyglądało groźnie. Faktycznie to wyglądało groźnie. O, jaka przewaga. Co on tutaj mógł zagrać? G5 pocisnąć od razu. Tutaj, aha, tu wjeżdża. No tak, G5, ale straszny ruch. Lecz nie zagrał. Tu mi się udało uciec. Dobra, już po partii. Kolejny arcymistrz. Chyba z nim grałem kiedyś. Bardzo silny zresztą. Niemiecki. Zróbmy tak. No tak, tegoniec E6 jest często spotykane. Teraz roszady nie mogę zrobić krótkiej, bo dostanę strzała na H2. Cofnijmy gońca. No zagram tak. Czuję, że on mnie bada, ale też poczekam. No dobra, wymienię. Może skoczkiem tu i tu spróbujemy wskoczyć. F2615 FIDE? Luzik. Nie, ja wiem, że to jest silny arcymistrz. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego. No tak, tutaj to mi nic nie da. Jakieś H3, lufcik się przyda. Wiadomo, jakieś manewry. Jeden i drugi tutaj uskuteczniają. Okej. F3. Będziemy go straszyć. No co mam go nie straszyć? No wiadomo, że tutaj skoczki wejdą bardzo mocno. Okej, no. Tak wiecie, troszkę gram ciutkę na remis, nie? W tej pozycji. Znaczy, bo tak nie widzę siły przebicia za bardzo. Taki sobie wariant wybrałem. No ale będziemy drapać tutaj. Aha, on bierze F6, pogra. No dobra, może pograć. Spokojnie.
Szybko gra. Skoczek wchodzi. Zawsze nieprzyjemny taki ruch. Zmusił mnie do tego ruchu chyba. Nieco. No i do F6 będzie chciał dojść. Ja tu mam jeszcze taki ruch pod tytułem Orety. Ciężko się zrobiło. Muszę tak. On tutaj wchodzi. No, pozycja niestety czarnych jest lepsza. Ale będę próbował zapierać. Ojej, skoczka podstawiłem, bo jest F6. Kurczę. Skoczek nie ma ucieczki nigdzie. No dobra, muszę tu trzasnąć. Jeszcze wieżą ma opcję zasłonięcia się na C7. Pogubiłem się nieco, muszę przyznać. No właśnie, zobaczcie, jeszcze dobrze zagrał przy okazji. No tak czułem, że gdzieś tam się pomylę, no. No to jest trąbka, nie? Pomanewrował mnie, pomanewrował. No nie widzę ratunku, słuchajcie, niestety w tej sytuacji. Nie widzę ratunku. Za królem za szybko pograłem. Te F4 mnie wymusił. Zagram, a to nic nie daje, bo po prostu zbiję. Albo nawet wieżę z dwoje. Nawet nie mam odejścia, jakbym wieżę ustał na C2, to byłoby super. O, jejku, jejku. Szkoda trochę, dobra. Dobra. Aż sobie szybko zerknę na analizę. No w ogóle na debiut. Często tego nie E6 grają teraz. Tak, 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 tak. Wieża C8. Tutaj, dobra. No, taka zwyczajna pozycja. Tu przede wszystkim chyba trzeba bić na D6. Znaczy się w ogóle wymienić te gońce czarnopolowe, tak przypuszczam, i stanąć skoczkiem na F4, a nie na G3. Tak czuję. Wieża. No, arcymistrz sobie tu, słuchajcie, ze mną w kotkę i myszkę się zabawił. Tak sobie po prostu robił ruchy. B4 pokazuje ładny ruch. Tylko zawsze mnie B4 nurtuje, bo jak zagra tak, tak i tak, to tu mi wjeżdża. Nie lubię tego skoczka strasznie. Strasznie nie lubię. Tak wiecie, manewrował tymi figurkami, manewrował i mnie w końcu, no tak, no około równości, zobaczcie, cały czas komp pokazuje. Może gońca zachować lepiej. No właśnie, w takiej pozycji może trzeba było próbować tam się przebijać, albo tu. Tak normalnie. No cóż, poszło jak poszło. Cały czas taka remisówka. Jakby trochę czarny przechwycił inicjatywy. Skoczek, hetman. Dobra. No i tu mnie tak podkusił mnie do tego F4, nie? To jakiś, oczywiście się narzuca, ale to jest błąd. Bo tu puszczam pole 4 na wieczność skoczkowi z D6, więc nie za bardzo, zobaczcie. No tak, bardzo źle to ocenia komputer. Ale dobrze, dwóch arcymistrzów już było. No i fajnie. Z jednym remis, no, z którym zawsze trzeba się potknąć. Znaczy, to nie jest tak, że arcymistrzowie są słabi, tak mówię, nie, nie, nie,
Fajnie, że sobie zagrałem. Chociaż taka partia nie mrawa, no. A że taki jednak wariant zbyt spokojny wybrałem na arcymistrza. No tutaj podstawiłem, nie? No takiej dużej przewagi nie pokazuje jednak, ale jednak czarny mają tutaj trochę lepiej, zdecydowanie. No wiadomo, tutaj błąd. Król F3 to błąd, nie puszczam skoczka. A tak to przypuszczam, że trzeba było próbować stać w miejscu. No dobra. Jest po partii. Za chwilę runda pewnie numer 4. Uff. Jest ok. No dzisiaj odpukać. Internet dobrze tutaj działa, nie, nic nie krzaczy. No ale stójka jest bardzo trudna w szachach, stać miejscu. Szczególnie dla zawodnika, który jest agresywny na szachownicy, rzecz jasna. No dobra. No taka partyjka, powiedzmy, z jednym grubym błędem i tyle, no. No z dwoma, może te F4 mi się nie podobało jeszcze, ale czułem, że to jest zły ruch. A dzień dobry, Mikołaju. Po przeczytaniu agresywnych szachów. Dobra książka. Gdzieś mi umknęła. Ja jej nie robiłem, ale gdzieś mi umknęła. Gdzieś ją widziałem u wielu, wielu zawodników. Jest na półce. Nie, jest wszystko w porządku. Jest dobrze. Półtora punkta. Już jakiś skalpik mały jest, w sensie postaci remisu. Z GM-em. Elegancko. No ale każdy GM tutaj, słuchajcie, pokonany będzie dla mnie fajnym materiałem na skalp arcymistrzowski, więc wiecie, o co chodzi. Miejmy nadzieję, że jeszcze się uda. FM. Ja, Valerii, no, takich zawodników to ja nie lubię. Nie lubię z takimi grać, bo to nie wiadomo, jaka siła gry drzemie pod nim. No lecimy. Dobra, system Auerbacha, nie, jednak normalnie. E5, dobra. Poszło bardzo, bardzo klasycznie, a to jest chyba system... No tutaj po G5. Dobra, jedziemy A5 z planem skoczek A6. Tak, taki ruch znamy. H6 trzeba zagrać. OK. No, idziemy sobie skoczkiem. Prowadzimy sobie gońca z planem Hetman E8 i przestawimy skoczka. F5 grozi tak i tak, więc musi coś zrobić. I teraz takie ruchy fajne widziałem. Goniec na F2 zagra na pewno. A to jest klasyczna pozycja w ogóle, klasyczna. I teraz pytanie, co dalej? Pytanie, co dalej? Przeciwnik zagrał bardzo klasycznie. Zagramy król H8. Będziemy próbować napierać. Wybić trzeba. Jedziemy. Tu wprawdzie puszczam pole E5, no ale... F4 i tak, próbujemy. Zamykam tu pozę. On jest szybszy na hetmańskim. No i czasem się zapomina o, słuchajcie, starych wariantach. No jak mi zbije na B7, to moja struktura pionów jest strasznie zła. I tutaj wybiję. Skoczek F6 chyba trzeba zagrać.
Może tak od razu. Tutaj coś podwisa. Muszę uważać. Skoczek w ogóle B5 tu wchodzi. No bardzo niebezpieczna sytuacja się robi. Tak też to widziałem. Muszę wybić. Nic niedobrego tu nie będzie czekało. Hetman wybił. Ok. Bronić pionka. Ten mój atak jest strasznie wolny, nawet go nie widać jeszcze. Coś tam poszło na pewno nie tak. No ale już jeden ruch i coś tam może się uda. Skoczek gdzieś mi tu chce wędrować, tak? Bez dwóch zdań. Muszę dokładnie. Dokładnie. A tak mi jeszcze wjeżdża. Co ja zagrałem? To podstawiłem w ogóle. Co ja zagrałem? Kurde. Co ja zagrałem, słuchajcie. Już podstawiłem figurę. Tu. Ale lipa. Kurczę, no tak podstawić figurę, no nie, niewiarygodne. Ojejku, misklik. No przy Hetman F7 chciałem zagrać. Dobra. Po pracy. Nie mam pytań. Co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No ograł mnie gość, się po prostu nie ograł. Tyle. Sprawdźmy, jak to wyglądało na silniku. Pewnie, że szkoda. No jasne, że szkoda. W ogóle jakoś dziwnie podszedłem do tej partii. Goniec tutaj, dobra. G5 i goniec H5. No to ja ten plan znałem. G5 tutaj i skoczek. No ten plan znałem, nie zagrałem go. Dlaczego? Nie wiem. Stanąłbym spokojnie. Tak poszło. Tak. No to też jest wszystko normalne. E8, tak. No nie, zobaczcie, przeoczyłem taktykę. Skoczek E4 wchodziło. I F5. A czy taktyka polega na tym, że po prostu zbijam w centrum piona i odbijam figurę za chwilę? Bo jak odejdzie skoczek, to gram G5 i tak i odbijam. No tak. F3 i trzeba tutaj wybić. No i taka pozycyjka do gry normalna, nie? Tutaj. Taka tam sobie normalna pozycja. Faktycznie. Ciekawe. Drzemie dużo możliwości w tym debiucie. Książkowo grał gościu. Skoczek C5. Aha, no właśnie, król H8. No właśnie w tym momencie się zastanawiałem, co robić, bo jakbym zagrał tutaj, poszłoby tak, to nie wiedziałem, co ze skoczkiem, a przecież tu po wybiciu skoczek A4 jest. Ten skoczek na A6 się nie plącze i tu już można normalnie grać. No widzicie, dwie rzeczy już sobie nieco odświeżyłem. Czyli G5, tutaj bicie na E4, ciekawe. I skoczkiem wejść oczywiście na C5 konsekwentnie mimo wszystko. A tutaj mnie powoli zaczynam zajeżdżać. No G5 to bzdurka, nie? Tu pocisnął szybko ten skoczek, wchodzi, gońce dobrze patrzą. No jest bzdurka. No tutaj F4, wszystko za wolno z mojej strony. To jest typowy przykład, jak białe zajeżdżają czarne na hetmańskim. Znaczy to widać wyścigi, kto jest szybszy. No król H8 w ogóle bez sensu. No ja wiem, że jeszcze B6 istnieje, to taki ruch, to wszystko wchodzi pięknie u białych. O, cieniutka pozycja. Jeszcze myślałem nad biciem, lecz po biciu no skoczkiem i po biciu tutaj skoczek na F7 wchodzi sprytnie. O, w ogóle się wszystko sypie. No ale
Przy rodzinie nic nie ginie. Jak koleś mi zmisklikował, to ja również. No tak, skoczek C7 jak amator. Goniec S. Goniec S. No trudno, trudno. I tak bywa. A to czekamy cierpliwie na rundę kolejną. No, 1,5 punkta na 4. Bywało gorzej. Lepiej też bywało. To jest początek. Okay. Dzięki, Jagodowy. No cóż, jeszcze mamy dużo czasu. Vincent Keimer, sprawdźmy sobie, jak pyka. Czarnymi gra. Tutaj warianty wyłączymy. Na sekundach już panowie grają. O, tutaj białe. Taki ruch był chyba jeszcze. A to się łatwo z boku wszystko ogląda, słuchajcie. Wszystko się z boku zawsze lepiej widzi. Tutaj był szach i wziąłby wieżę, ale zobaczcie. Z boku się wszystko widzi, naprawdę. Jako kibice, no i przegrał Kamer. Jako kibice, słuchajcie, to faktycznie więcej można zauważyć. Tak ja zawsze się śmieję, jak stoję sobie przy partii czyjejś i patrzę na wariant, no to no jak stoję obok, no to naprawdę więcej widać. To jest takie dziwne uczucie, że u kogoś zawsze więcej widać. No spoko, Mr. Maxi, spoko. Ja mam 1,5 punkcika. Teraz lekko się podkurzyłem. Znaczy tak pozytywnie, no ale przegrałem z gościem. No nie powinienem tutaj raczej z takimi zawodnikami. Patrząc na ranking, oczywiście czeskomowy, tak łatwo przegrywać, no tak łatwo oddawać skórkę, ale tutaj widzicie. Debiucik, nie? Poszedł. Królewsko Indyjska jest właśnie takim debiutem niełatwym, bo jakiś tam jeden ruch może decydować już o całej partii i się wszystko sypie. Jak się coś zrobi nie tak. Co zrobić, kiedy na szachownicy grasz 10 razy gorzej niż na ekranie? Ciężkie pytanie, Maćku. Trenować na szachownicy. Czy Hikaru przegrał? A nie wiem. Zaraz zobaczymy. No, nie. Hikaru ma 4 punkty. Gdzieś mi śmignął. Dużo osób ma 4 punkty jeszcze. Dobrze mówię? No, już tam nie będę się na nim skupiał. No. Poczekamy dwie rundy i zaraz będzie w czubie. Był 4x4, też mi śmigło. No, Joker. No, niestety, 1,5 punkta na razie. Nocny Paco ma jeden. Śledzicie wszystkich polskich szachistów grających w Titled. No cóż, no. Bywa, no bywa, to jest blitz. Pamiętajmy o tym też, że nie ma co się tutaj spinać za bardzo, bo to są zawody takie, no, czysto treningowe, ja to tak traktuję. Najważniejsze są partie dla mnie, przynajmniej partie klasyczne. Także to jest wyznacznik według mnie siły gry. Aczkolwiek Carlsen twierdzi, że jak grasz dobrze partie szybkie i czy błyskawiczne, to znaczy, że to jest miernik silnego szachisty, bo w partiach klasycznych występuje element przygotowania do partii i tak dalej. Lecz ja uważam, znaczy poniekąd się zgadzam, ale wiecie, niektórzy nie mają predyspozycji do gry na przykład błyskawicznej, tak jak na przykład Caruana. Caruana jest mega koksem, jeśli chodzi o partie klasyczne. No ale to już dobra. Zawsze po czwartej rundzie jest króciutka przerwa, aczkolwiek pewnie za chwilę już ruszy runda numer 5. I jedziemy dalej. No niepokonany jest dzisiaj arcymistrz, ale remisik już w drugiej rundzie był. Także spoko. O rety. Jakaś woda wjeżdża. Słuchajcie, za sekundę wracam.
No dobra, trzeba się wziąć w garść i wygrywać partię. A z większym luzem trzeba podejść. Czasem też jest tak, że słuchajcie, jak wygramy jakąś partię z silnym zawodnikiem i ona nam wejdzie, to też uskrzydla na następne rundy. I to tak zwykle bywa wśród szachistów w turniejach szachowych. Dostaje się takiego powera i lecisz, nie? I czujesz się pewny siebie. No, Magnus tak ogarnia wszystko, to prawda. FM prowadzi. Lille Coriza to jest bardzo silna zawodniczka. No ale wiecie, 4 z 4 jest do zrobienia, no. Tak naprawdę, tylko później jest już ciężko. No tak, ale można sobie strzelić tutaj już fotkę i jest pamiątka. 4 z 4 prowadzę w Title Tuesday. Kobieta prowadzi w Title Tuesday, mistrzyni FIDE. No, Lille Coriza jest, z tego co wiem, niezłą szachistką. Co to są te punkty? To jest Buchholz. To są punkty twoich przeciwników. Mały Buchholz to jest. To są punkty twoich przeciwników, odrzucając najlepszego twojego zawodnika i najsłabszego. Czyli powiedzmy, grałeś 9 partii. Twój najlepszy przeciwnik zdobył, powiedzmy najgorszy przeciwnik zdobył 2 punkty, a najlepszy zdobył 8. No to te 2 punkty odrzucasz i te 8 punktów odrzucasz, a wszystko co po środku to jest suma punktów tych tu właśnie po prawej. Nie trafiłem na Hikaru, a czy bym chciał? Tak, oczywiście, żebym chciał. No nie, Omni mógł się. Na pewno nie dzięki mnie. No to jest twoja zasługa, ale cieszę się, że wbiłeś większe elo. No jasne, to zawsze motywuje. Skomplikowanie to zabrzmiało. Mały Buchholz, duży Buchholz. Duży Buchholz to jest suma punktów twoich przeciwników. Wszystkich punktów. A mały Buchholz to też jest suma wszystkich punktów przeciwników z odrzuceniem skrajnych najlepszych wyników lub najsłabszych, najlepszego wyniku i najsłabszego wyniku. Może tak prościej. Osobiście go nie poznałem. Po 4 partiach. Wiesz co? A może to nie jest Buchholz? Może to jest jakiś progres? Ciężko powiedzieć. Faktycznie, dobre pytanie zadałeś teraz. Jaki o meczek poprosi? Zastanowię się. No, Watronie, cieszę się, że pomogłem. No tak, bo to takie treningi wolne, coś tam się tłumaczy, to jasne. Fajnie, fajnie. No ale to więcej takiego kontentu, no to też nie jest łatwe, bo to trzeba się umówić, a wiecie, no cóż mogę powiedzieć? Ja tu się troszeczkę muszę też skupić na swoich działaniach, ale wszystko będzie. No wszystko będzie, powoli. No dobra, mamy kolejnego mistrza FIDE. No nie lubię takich zawodników. Z Mozambiku w ogóle. No to nie miałem chyba przyjemności. Jedziemy. Bez lekceważenia, spokojnie, trzeba tą partię wygrać. Po prostu trzeba tę partię wygrać, bo nie będzie dobry to wynik. No coś tutaj się zamyślił. Nie chciałbym takiej partii, że znowu wygrywam jakimś fartem na czas albo misklikiem. Na piórku z takimi tekstami to musisz uważać. A z Markiem Zakrzewskim. Znam Marka. Pozdrów Marka. No i się zamyślił mi tutaj. No właśnie, tego nie lubię. Tego bardzo nie lubię. Kurczę, no pierwsza partia to też był misklik, więc jej nie zaliczam do wygranych uczciwie. Tutaj też, jeżeli przeciwnik, ja nie wiem co się dzieje. Ostatnio coraz częściej takie sytuacje powstają, że przeciwnicy nie zaczynają albo coś tam się dzieje im z internetem. No. Ajajaj. No ale 1,5 punkta zdobył, więc musiał grać jakieś partie. Może teraz coś mu tam wypadło, ale kreseczki są ok. Doskonałe połączenie. Może.
Może przygotowuje się na mnie. Sprawdza w bazie partię. Nie, no oczywiście. Nie da się. No, półtorej minuty, połowa czasu mu spadła już. A tak, bo to jest po czwartej rundzie, po tej przerwie. Faktycznie niektórzy mogą zaspać na rundę numer 5. Poprzednią partię też przegrał, nie wykonując żadnego ruchu. No świetnie. No nie, no wiecie, no takich... Nie, no ja tak to nie chcę wygrywać. Ja się w ogóle punkty nie liczą. A najgorsze w takich sytuacjach też jest to, że takiemu gościowi zostaje powiedzmy 20 sekund strzelam, przychodzi i cię rozpyka, nie? I to boli najbardziej. To już lepiej niech nie przychodzi. Jak już ma zacząć na 20 sekundach i mnie rozpykać, to lepiej faktycznie niech już nie przychodzi. To psychologicznie strasznie źle działa. No tak, możliwe, że coś z netem faktycznie. Trzeci najlepszy mozambijski szachista z 2200. No ale wiecie, no tak, no tam na kontynencie szachy, gdzie jest gorąco, to ciężko uprawiać, nie? Co innego w Rosji, chłodnej Rosji. Klimat też ma znaczenie. Czy trenowałem kiedyś sztuki walki? Nie trenowałem sztuk walki. No i co? Przeciwnik oddał mi punkt, walkover. Ale w turniejach zalicza punkty do rankingu, zobaczcie. No cóż, partia wygrana nieuczciwie, ale punkty są. A punkty zawsze cieszą, co tam. W Mistrzostwach Polski grałem w juniorach, ale tam miałem słabe wyniki. Ale zawsze w pierwszej trzydziestce. No jakoś tak późno zacząłem też grać w Mistrzostwach Polski. Pierwsze mistrzostwa chyba grałem do lat 12, 14, nie, 12. Ale w szachach szybkich kiedyś zdobyłem Mistrzostwo Polski. Znaczy w szachach, no może nie szybkich, bo to jest różnica na 15 minut, bo kiedyś szachy szybkie były na 30 minut. Znaczy, digitalu ja tak mówię nieuczciwy wynik, w ogóle nie po walce, dlatego tak sobie to określam. Ale więcej czasu jest na to, żeby, o, na przykład podejrzeć jakichś silnych zawodników. Hikaru, a może Lilę Koridze zobaczymy, o ile jeszcze gra. Nie widzę tej pani. Zaraz. WFM jest. Zobaczmy, jak sobie radzi. No, ona gra białymi. Pozycja czarnych jest. Niestety, pozycja czarnych jest zdecydowanie lepsza. Tutaj czarne niczym nie ryzykują. Kompletnie. Ale wiecie, po takim zagraniu tu H3 i się blokada robi raptem, chociaż skoczek sprytnie jak przejdzie, jakieś poświęcenie, ale G3 jest beznadziejne, na pewno to musi otwierać, albo jakoś tak próbować. Chodzi o to, żeby skoczek tu też pilnował, tam jak hetman wejdzie, nic nie zrobi, absolutnie nie widać opcji. Grałem z tym zawodnikiem raz, na pewno, kojarzę, nick. Hetman G5, no tak, i tu się robi ciężko już u Lilę Koridze. Tutaj myślę, że teraz bicie jest dobre, bo hetman musi odbić. Jak pionek odbije, tutaj macik na G1 wjeżdża. No i hetman musi odbić, linia jest otwarta i tam jakiś pionek, hetman wszedł. A, tutaj takie są pułapeczki. Znaczy wiecie, w takich sytuacjach na pewno czarny ma prosty plan, taki powiedzmy. I tam nawet takie grożą opcje i mat na H2. Ciężka sytuacja. Bardzo trudna. No tak, ona szuka kontry. No tak. I teraz. Co tu teraz będzie groziło? Taki ruch będzie groził. Wow. Ale piękna taktyczka. No słuchajcie, nawet nie widziałem tego mata. A tu w takich sytuacjach to po prostu się czuje, że coś musi być. No cóż, ale Lile Koridze ma 4 punkty cały czas. Sprawdźcie na Kamurusia, sprawdźmy naszego słynnego. No tutaj czarnymi gra. Pozycja nie mrawa według mnie czarnymi. Remis ktoś wrzucił. Ktoś tu remis wrzucił. Który tu wrzucił remis? Przyjęty został.
Gata Kamski wrzucił remis. Ha, ze względu pewnie na czas. No ale białe są tutaj zdecydowanie fajniejsze. Zdecydowanie. Goniec silny. No Nakamura przyjął, nie? No i według mnie dobrze, że przyjął dla siebie, bo to pozycja gorsza ciutkę. Zobaczmy teraz, może poszukajmy szybko, może jakiś Polak gra. A może o. Dubowa sobie oglądamy. Dubow gra czarnymi. No czarny król jest oczywiście aktywniejszy. Różnobarwne dają szansę białym na remis, lecz ten pionek jest wolny, więc to jest niestety minus. To w ogóle jest pionek więcej. Jakby się czarnym udało dojść tu, to jakieś przepychanki będą, tak. Technicznie rzecz biorąc, ta pozycja musi być wygrana dla czarnych, a teraz poleci praktycznie pion, chociaż tak można się pewnie bronić. Tutaj będzie taki ruch pewnie. No, mnóstwo dobrych ruchów mają czarne. Czarne mają spoko grę, tutaj jest spokojnie wygrana. Szczególnie na tym czasie. Czasem motyw taki istnieje F3, jeżeli król będzie na H2. O! No wymienić nie można, a tu przyblokował, tu przejdzie. No tak, goniec i tu patrzy na G2. Jak to się łatwo komentuje, słuchajcie, jak się patrzy, nie? O, niespodzianka. Wybił na F2, tu wisi. Okej. O co chodzi z tym Jump Kingiem? W ogóle powiedzcie mi, o co chodzi z tym Jump Kingiem? Nie rozumiem. Wszyscy w to teraz grają. O co w tym chodzi? Wytłumaczcie mi. Proszę. Ja w żadne gierki takie to. Nie gram. Nie gram w żadne gierki takie. Tego typu. Czy to jest jakaś szachowa gra? Znaczy nie, to nie jest szachowa, ale. Głupota, no właśnie. Aha, okej, okay, dzięki Pawle. No to już rozwiałeś mi wątpliwość. Skaczący ludzik, bez sensu. Znaczy no. We wszystkim trzeba szukać, upatrywać sensu, bo na przykład Carlsen, słuchajcie, na niektórych zawodach czasem gra w głupią grę w pokoju hotelowym, kiedyś opowiadał, ale tylko dlatego, żeby totalnie się wyluzować i przestać myśleć o szachach. I to jest dobre generalnie, uważam. Takie odmóżdżenie się totalne, ale nie pykać na stop, nie? Marian grał w tą grę, naprawdę? Przyjmuję widzów do znajomych na tym, oczywiście, na Chess.comie. Oczywiście, że tak. Hikaru narzeka, 4,5 na 5 ma i narzeka. No słusznie, no. Za mało tych punktów zrobił. Spacer pewnie, że tak. No w Poroninie, ktoś z Was może do Poronina się wybiera za 1,5 tygodnia. Bo w tych pięknych górach, no to jest co robić, no oczywiście, to tam szlaki, nie szlaki. Myślę, że te 10 km dziennie minimum trzeba robić, no dla szachów, dla głowy to jest coś fantastycznego. Taki jest plan. No tutaj jeszcze patrzymy sobie, no tak, tutaj wygrana jest, wygrana, wygrana. Ale goniec jakby zbił? No, jeszcze biało oddał pionka. No proszę, proszę, tędy nie przejdzie przecież. No biały oczywiście będzie próbował, to jest oczywiste, ale szkoda, że on pionka oddał, nie wiem czemu. Tak, jeszcze szuka opcji pewnie. Tutaj skoczek przejdzie, teraz gdzieś tam będzie manewrował. Goniec tu. A, i to skoczek wyjdzie. No i teraz jeszcze białe. Białe jeszcze mają dużo ruchów, no tak, tędy. Tędy przejdzie na F4. Ale go tutaj manewruje. Oj, po partii. Okej. No tak, białe bez ryzyka grały sobie te partie. Dobra, partie się skończyły. Zaraz runda numer 6.
CM. Topałów, Aleksander. To nie jest chyba ten Topałów słynny, nie? Serbia. Może jakąś ostrą pozycję pograć w końcu, coś fajnego. O, przeciwnik sam wybrał ostre rzeczy. A z D6? H3 się przyda zawsze. E5. E5 nastąpiło. Dobra, musimy iść na skrzydle teraz ostro. Tutaj, żeby gońca schować. F5 tak. Coś pokombinujemy. O, skoczek A6 dobrze stoi chyba. Znaczy pozycja jest normalna. Aha, tutaj bicie na F4 było spoko. Już za późno. Bicie na F4 było spoko, E5. Tam jest taki wariant. No tutaj wybijemy. Bierze B1. Zajmiemy linię. Czyli będziemy straszyć na tamtej linii. Okej, okay, a przeciwnik na mnie tutaj idzie. Idzie i się nie boi. Tak i tak może spróbujemy. Chociaż bicie na H3. Nie, no tak. Bicie na H3. A bicie na H3 jest przecież. Co? Tu i tu. Jestem lepszy. Czy tak jeszcze może zbić? To tak dostanie. Musi zbić tutaj na F3. Bicie na F3, F5. Wszystko blokuje. Jednak zbił tutaj. No, zauważył, że tam będzie miał ciężką sytuację. Muszę zagrać E5. I skoczek E4. Jest figura więcej, ale te pionki są bardzo groźne. Trzeba bardzo, 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 bardzo uważać. I teraz pytanie. Właśnie, gdzie mój skoczek ma teraz się przemieścić? Znaczy, na pewno na H4, bo z tempem. I tu F5 jeszcze pójdzie takie mocne. Teraz tak, może tak spróbować, albo zbić tutaj nawet. No dobra, coś trzeba zbić, na jakieś pionki wziąć. Jakąś kontrę łapać. No tak, skoczek mi tutaj poleci. Tutaj zbiję. Ciekawie, ciekawie się porobiło. Mogę też wrócić generalnie. W miarę chyba dobrze będzie to wyglądało. Tak mi się wydaje. No dobra, wrócimy. Tam F5 poleci. Jeszcze jakiś D6 dostanie. Chodzi o to, żeby nie dać tutaj sobie mata. Na wieżę muszę uważać czasem na takie ruchy. No dobra, figurę oddałem, ale pozycja jest. Wow! To tak można? Bicie. No bicie pionkiem. Nie wiem, na razie zagrajmy tak. Taki ruch chyba nie istnieje. Tu mamy jeszcze fajny ruch skoczek E4 za chwilę. Na razie zwiążemy tutaj pacjenta. Czas, jak to z czasem wygląda? Z czasem trochę gorzej jestem. Właśnie w takich taktycznych opcjach trzeba bardzo uważać. Bardzo uważać. Jakiś hetman H4 bym zagrał na jego miejscu. Wtedy może. Ha, muszę jakoś tak scalić i tak zagrać. Dobra, on szuka opcji. On szuka opcji. Niech szuka. Okej. Okay. Zagram tak dla pewności, żeby scalić wieżę i F3 za chwilę. Może jakieś lepsze ruchy są. Przypuszczam, że są. Zagrajmy teraz tak. Ok. Skoczkiem. On trzyma tu cały czas. Ok.
No zagramy tak, bo teraz grozi już bicie, on musi odejść gońcem. Możliwe, że bicie gońca też wchodziło, ale tutaj z praktycznego punktu widzenia spróbuję w ten sposób. O, nawet tego nie zauważyłem. Okej, no ale to może tragedii nie będzie. Skoczek. Co z gońcem zrobi teraz? Tak może zagrać. Goniec tu będzie na D4 chciał wejść. No muszę zbić. Tak. Goniec da szacha. Królem zagramy sobie na H1. Na białe pole tam F2 nie boimy się w ogóle. Ok. Na pionka. Jak F2, to gdzieś na E6 ruszę. A, tu widły są. Podstawiłem widły, słuchajcie. Znowu coś podstawiłem. Jak zwykle. Ja coś zawsze muszę podstawić. O rety. No dobra, ale to jest jeszcze normalna walka. Gdyż tu pionki są groźne. 20 sekund się zbliża, szybko trzeba grać, ok. Tu król G2 zawsze. Kurczę, blady. Wtopa jest. Znowu jest wtopa, słuchajcie. Masakra. No nie wierzę, no. No nie wierzę. Nie ma jak się bronić. Ale bzdura. Niewiarygodne. Na litość boską. Przecież to jest totalnie była wygrana pozycja. Zobaczcie, silnik będzie szalał, no. Niewiarygodne, jak ja słabo zagrałem. Jeszcze dałem mu ostatnią szansę na cokolwiek. Po prostu jak amator. Boli, to boli. To powiem wam, ta partia mnie bardzo zabolała. Zobaczcie już, jaką przewagę mam. Plus 2,60. Ja wiedziałem, że to jest super. Na E5 wszystko wchodzi. No wiadomo, tam jakieś D6 liczy komputer, ale to komputer. Tutaj myślę, że te ruchy nie są też złe. Zobaczcie, jaka przewaga. Plus 5 już pokazuje. Masakra jakaś. No to strasznie boli. Dlaczego ja dzisiaj tak słabo gram? Ktoś mi to wytłumaczy. Która to była runda? Szósta. No to już druga połowa może będzie lepsza. Czy to była szósta, czy siódma? Szósta. A tak naprawdę, słuchajcie, dzisiaj uczciwie żadnej partii nie wygrałem. To może lekko deprymować. Goniec G4. Każe bić. W ogóle maszyna każe bić, nie? I wszystko działa. Ale na blicu to takie ruchy są zawsze. Goniec D3? Ciekawy ruch, tego nie widziałem. Dlaczego takiego ruchu nie widziałem? Ok, ale to jest wszystko znowu pod kontrolą. Wszystko. D6, no przecież to klasycznie trzeba uderzać. Tego ruchu nie widziałem akurat, goniec F3, ale tutaj jak widać wszystko się trzyma. Totalnie wygrana partia. Czy to jest totalnie wygrana? A wiecie co? Zaćmienie umysłu. Dlaczego ja tak nie gram? Nie kumam. Kompletnie. Zaćmienie umysłu, nie wiem. Nie potrafię tego w ogóle wyjaśnić. Sorry. Jedyne na co mogę zwalić, to na ogrom pracy dzisiaj, ale to wiecie, wymówki, nie? No tu podstawiłem, ale zobaczcie, nawet jak podstawiłem, jakość pokazuje lekką przewagę białych. No
No ja widziałem, to akurat bicie widziałem, ale nie chciałem otwierać pozycji. A, dobra, pozycja czarnych jest wygrana. Niestety ten pionek taki, no, wrzut na D. Bez sensu posunięcie. Tak, no bo chodzi o to, że on tutaj zaraz wybija i wchodzi figurą. Remis tu pokazuje? A, no jak się widzi takie ruchy, no to remis pokazuje. Ale to też jeszcze ciężko by było, mimo wszystko w tej końcówce. Pomijając fakt, partia była wygrana totalnie. O, dobrze, jest kolejna runda na odbicie szybko, słuchajcie, bo po prostu masakra jakaś. O, dziwię wam się, że oglądacie te porażki moje smutne. Ale dobra, nie denerwujmy się, grajmy dalej. Za dużo gadam jak gram, może to dlatego. No, widzę WFM-ka. Z jakiej, skąd pochodzi? Honduras. A dzisiaj egzotyczne w ogóle państwa. E4 chce zagrać. No, pozwala zagrać E4 przeciwniczka. To taka sycylijska powstanie, przepych. No, teraz takie Benoni w lepszej wersji dla mnie, bo goniec jest na E7. No, to prawda, jak gryziemy, to trzeba twardo. Ale idzie na mnie, ale idzie na mnie. Nawet się nie pyta, czy może. Hop. Misklik oczywiście. Czyli trzecia partia będzie wygrana poprzez misklik przeciwnika, no przeciwniczki w tym wypadku. Oczywiście jeszcze nie wygrałem, ale to już jest pion więcej w bardzo dobrej konfiguracji. Zobaczcie, jak podstawia. No, poddała się. Czyli wygrałem znowu przez misklika przeciwnika. No, trzy miskliki, zaliczam trzy miskliki i wygrywam. Spoko. Ale powiem wam, że mimo wszystko punkty cieszą, bo tak przegrywać partię. No to... Dobra, to czyli tak. Podsumowując, mam punktów 3,5. Na 7, czyli 50%. Jeszcze 4 partie. Nie grałem Kamilu z nim. No dobra, znowu jest czas na analizę i oglądanie lepszych od nas zawodników. Może jakiegoś polskiego szachistę macie na oku teraz? O, dobra, to niech będzie Hikaru. A, Hikaru gra z Jobavą Badurem, bardzo kreatywnym arcymistrzem. On ma 6 na 6. Nie wiem, Kalas, nie mam pojęcia. No to Nakamura będzie oczywiście kontrolował czas, kontrolował pozycję. To jest bardzo przyjemna pozycja dla białych, więcej przestrzeni, dalej i tak dalej, bla bla bla. Aczkolwiek trzeba uważać, bo arcymistrz będzie grał na pewno aktywnie przez B5. Więc taki ruch tutaj istnieje. B5. Już się skoczek szykuje na D4 prawdopodobnie. No, jeszcze tutaj się panowie manewrują. No ale wiadomo, Hikaru chce wygrać, on ma pół punktu mniej. No widać, że tutaj nie gra swoich najlepszych szachów, tak mi się wydaje. Chociaż na blica może być inna taktyka, bo takie spokojne szachy, czy tam takie pod kontrolą, ale to już Hikaru jest tutaj na pewno specjalistą. No właśnie, przestawianka. Mam opowiedzieć, jak to jest streamować. Czy jest to stresujące, czy trzeba się jakoś przygotować mentalnie do tego, proszę. Wiesz co? Dobre pytanie.
Chyba na żywioł warto pójść. Ja zawsze byłem taką nieśmiałą osobą, jak byłem młody, bardzo młody. Taką skromną, powiedzmy, nieśmiałą, cichutką. No ale kiedyś przyszedł taki moment, że trzeba zrobić coś przeciwko sobie, w sensie jakieś bariery sobie złamać w sobie i tak gadać zwyczajnie. Znaczy, najważniejsze jest to, żeby się nie przejmować, co kto o tobie będzie mówił, bo oceniać będą cię zawsze, jak będziesz coś na pewno robił publicznie. I tyle, a ja myślę, że się w miarę uodporniłem na to, bo też sporo takich komentarzy, których nie widać na YouTube, się pojawia nieprzyjemnych, ale to widocznie ludzie mają ze sobą problem. Ale to już znaczy temat hejtowania to już był poruszany wiele razy przez wielu ludzi. Nie ma co do tego wracać. No, jeżeli chcą sobie pisać, to sobie piszą. Znaczy to jest według mnie największy problem, bo żeby zacząć streamować. Tam na żywo coś tam gadać i tyle, nie przejmować się. No nie wiem, co bym jeszcze mógł o tym powiedzieć ciekawego, bo na pewno praktyka czyni mistrza w każdej dziedzinie. Czasami się nawet nie chce, powiem wam, bo czasem się tak zbieram, jest jakiś flow, chce się streamować codziennie, codziennie, a czasami po prostu, no, są takie dni, że nie chce się już, albo po prostu jesteś zmęczony zwyczajnie po ludzku. A na siłę streamować i marudzić to też tak jak dzisiaj trochę jest u mnie słabo. Ła! Co to był za ruch? Piękny, zobaczcie, na H7 i wieża wchodzi na F1. Takie poświęcenie, no. Takie niełatwe poświęcenie. No i ciekawe jestem, wieża F1 na pewno trzeba dać szacha. Skoczek E4, żeby na D6. Już Nakamura tu szuka, jakby tak zagrał, to by już dał mata, ale król zdąży uciec. Ale próbuje mimo wszystko. Co on tu znalazł? Co on tu znalazł? Spryciarz, nie widzę jeszcze. Aha, skoczek na D5 może wejść. Tu nie można wybić, a tu już grożą jakieś łapki. Bierze D7. Uhuhuhu, dzieje się. Bierze D7, trzeba odbić królem. Później. Czy ja czegoś nie widzę? Jeszcze. Zbił. Królem musi zbić. Szach. Ok. I co dalej? I skoczek. I atakujemy dalej. No właśnie. Tu się broni od mata jeszcze. No i teraz właśnie. Czarne przechwyciły inicjatywę na sekundach. A tu jest sprzątanie świata. No piony pozbierał, bo raczej musiał. Zaryzykował Hikaru, ale to się chwali. No i dzięki, znaczy przez to, że poświęcił, no to może, słuchajcie, przegrać tę partię i to jest bardzo duża szansa. Ale widzicie, zaryzykował, no i to się chwali przede wszystkim. Tak trzeba grać w szach. No ciężko ma sytuację już. Innej notacji się używało, jak zacząłeś czytać jedną z książek Maxeuwe, on zamiast używać liter używał, aha, okej, okay. Używał znaczków. Wiesz co, według mnie zapis partii nie ma znaczenia, możesz sobie pisać jak chcesz. Znałem takiego zawodnika, który rysował sobie na przykład króla, jak ruszał królem, ale miał taką wprawę, że to i pięknie wyglądało i ogólnie to było spoko. O, tu jest już ta panie. Hikaru musi uznać wyższość przeciwnika. No i tak bywa. Zobaczcie, cisną, cisną, cisną. No to tak jak u mnie. Cisnął, cisną, cisną. Zaryzykował, nie udało się, wtopa. No niestety, tak bywa. A u wszystkich to chyba jest na każdym poziomie. Już czytam dalej. A czy są jakieś korzyści pieniężne z tego streamowania, jeśli chcesz mówić, powiedzieć, jak to jest w twojej sytuacji? Znaczy o korzyściach pieniężnych nie będę mówił, ale no to jest chyba naturalne, że się coś tam można sobie zarobić. Jak ktoś mi puszcza na przykład subskrypcję czy donate, no to sobie zarabiasz jakąś kaskę, a musisz spytać większych streamerów, bo na reklamach to ja z Twitcha chyba nie zarobiłem ani dolara. Może tam coś, nie wiem, nawet tego nie podliczałem, jeśli o to chodzi. Ale jak masz się nastawiać na zarabianie, to raczej sobie spróbuj znaleźć taką opcję, żebyś robił to, co lubisz,
a zarabianie ci przyjdzie jako skutek uboczny, bo możesz się szybko zniechęcić i się znudzić albo wypalić. Znaczy, to jest taka moja rada. No, ja to mówię, to musisz zapytać większych streamerów. Ja nawet nie jestem partnerem Twitcha. Nawet nie mam tego statusu partnera. No, jak się streamuje raz w tygodniu, no to jest żadne streamowanie. Raczej. Czy rzadko, no powinno się częściej to robić. A ja nie mam czasu i też inne obowiązki, ciekawe rzeczy robię, także stream nie jest moim priorytetem póki co. O, z Lilia Kolidze wygrał. Spoko. Dobra, teraz kolejna runda. Czy uda się w ogóle wygrać jakąś rundę uczciwie, słuchajcie? Tak od początku do końca. Zobaczymy. Może jakiegoś pirca bym zagrał na E4. D4 poszło. No, trzeba było kida przywalić. Znowu. H4 poszedł. Dobra, chwila. H4 zagrał tutaj. No dobra, robimy roszadę. H5 to zbije. No, w moim stylu. Pocisnął. Okej. Okay, tutaj chce mnie jeść. No to idziemy tędy. No jak atakują nas na skrzydle, to my w centrum odpowiadamy. Oczywiście H5 też taki ruch był. Aczkolwiek wolę tutaj jednak chyba się zaczaić. I rozwalić centrum, wieżą na E8 zagrać. No, Londona białymi w życiu nie zagram. Nie ma takiej opcji. Znaczy, w życiu może zagram, ale nie zamierzam. Póki co. Ok, on mnie atakuje, to my wybijemy tu i wieża E8. Tutaj chyba trzeba będzie tym pionkiem odbić. Dobra, koczek wychodzi. Jakieś tam opcje istnieją. Opcje obronne również. Przeciwnik ma 15 lat. No, wiesz. I są tacy zawodnicy na pewno. Młodzi gracze. Dobrze. Aż rzucił się H4. To właśnie, właśnie to o to chodzi. Jeszcze istnieje fajna opcja taka i taka. Jeszcze tutaj mogę zbić za chwilę. Przy okazji. On szuka ewidentnie opcji, żeby mnie szybko ograć. A jak zrobi na przykład długą roszadę, to zagram skoczek F7. I ten goniec będzie musiał uciekać. Od razu gramy skoczek F7 i nie wchodzi mi na H6 nic. I to wygląda dosyć przyjemnie. F3 coś. Tam. Dobra, idziemy A6, B5 w ogóle bez zastanawiania się na przeciwnika. Muszę otwierać pozycję, poczekam z gońcem. Jak skoczek zagra, to może wtedy gdzieś tam ruszymy gońcem. Albo zagramy B5 i niech się martwi. Dobra, zagramy B5, to w ogóle na otwarcie pozycji to taki ruch trzeba grać. Dobra. No i tak. Okej, tu mi się pakuje. Słusznie. No to tak. Skoczka wymienimy, tam wisi na A2. Już się pojawiają jakieś opcje. Szach. Wieża B8? Chyba tak.
pojawia opcja bicia. Skoczek d3, dlatego też uciekł. Okej. Bierze a4 z opcją tutaj, c4 też jest możliwe. Hetman. Jedno jest pewne, pozycja czarnych jest wygrana. Jest wygrana na pewno. To trzeba dowieść do końca. Okej. Myślę, że będę naciskał na niego mocno tutaj. Nie ma co się szczypać. Ja zawsze na c4 mogę zagrać. Postraszyć. Tam wejść. No tak, tam na p3 grozi. Oj, to już jest koniec partii. Teraz pytanie, czy wybić wieża a4? Może będzie bezpieczne. Może coś tu jest lepszego, nie wiem. Nie muszę też wybijać. Czy z drugiej strony? Dobra, wybijmy to, uznając mnie gdzieś tam hetmana podstawię. Grajmy prosty szach. Na b2 zbiję. Okej, sprytnie. No sprytnie zagrał. Nie no, jaki remis. Może tak po prostu. Teraz ja mam opcję zbicia to. A jak zbije mnie na e5, to bije na b2 z matem. Kurczę, jak się broni nieźle. Tu? Chyba tu. Ja bym na jego miejscu chyba zbił na e5. Tutaj, tutaj. Wieża tu. Też powinienem wygrać. No, wybił, wybił. Czytać szacha? Można. Nie można. Nie, można, można. Już bezpieczne ruchy spróbuję po prostu robić. No okej, okay. W końcu jakaś partia, wprawdzie trochę długo to trwało, lecz w końcu jakaś partia uczciwie wygrana, słuchajcie. No i dobrze, 4,5 punkta, jest dobrze. Była to runda numer 8, jeszcze 3 rundy przed nami. No i spoko, spoko. Nawet nie będę teraz analizował za bardzo, żeby nie męczyć tutaj głowy, a czuję, że jest głowa ciężka. Ale w końcu jakoś normalnie się udało wygrać.
Tak, jest przełamanie, takie małe przełamanie zawsze dobrze zadziała, mam nadzieję. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Słuchajcie, nie zapeszajmy, nie zapeszajmy. To zawsze są emocje. Chociaż. Wiecie, jak to bywa. Właśnie, bo ja pytałem was, czy ktoś do Poronina się wybiera na 22 maja. Nie wiem, czy ktoś mi odpisał. Ktoś zamierza grać w turnieju z was tutaj zgromadzonych. Wizja na czeską to dobry sposób nauki pół na szachownicy. Nie rozumiem pytania. Jakaś opcja pół szachownicy jest? Nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, masz komu, nie? Okej. Słuchajcie, tak mi jeszcze przeszło przez myśl, bo 20 września Szachuś kończy 10 lat. Znaczy się działalność, którą otworzyłem 10 lat temu. No i z tej okazji tak sobie pomyślałem, czy by nie zrobić przypadkiem jakiejś fajnej symultany. Już coś tam rozmawiałem z jedną osobą. Symultana byłaby grana na zasadzie składki charytatywnej. No i tak mi się marzy, żeby te 100 osób wystąpiło w symultanie. To byłby taki fajny rekord. Można by to fajnie nagłośnić. Myślę, że do zrobienia, nie? Ale to dopiero we wrześniu ewentualnie. Ja nie uważam, że zło totalne. London jest według mnie nierozwijającym debiutem. Stanie się dobrze, ale tak po prostu równo, a białymi równo. Już wiele razy mówiłem o Londonie. No właśnie, pomysł na pewno dobry. Tylko kwestia, czy bym zebrał 100 osób. No ale myślę, że to by było do ogarnięcia. Bo to nie tylko osoby z internetu, ale też takie tutaj powiedzmy na miejscu. Tylko, że to nie byłoby prawdopodobnie w Olsztynie, lecz bliżej na trasie Olsztyn-Warszawa. Tak sobie tu pomyślałem. Ale to na razie nie będę się z tym tematem rozwlekał. Mam nadzieję, że jak coś dojdzie do skutku, to dam znać oczywiście. Byłoby to na pewno fajne wydarzenie. Chociaż 100 szachownic jednocześnie. Kiedyś grałem na 50 naraz. W miarę szybko to poszło, 2 godzinki, ale w takim piekącym słońcu latem. A to już dawno temu było, a tutaj byłoby to oczywiście robione w jakimś zadaszeniu. Ale to dam znać, na pewno będę informował. Tak sobie po prostu głośno myślę i tak chciałem się podzielić z wami, czy to pomysł byłby spoko. No wiadomo, też te osoby, które by grały w symultanie, musiałyby trochę czekać na posunięcie, to wymagałoby dużo cierpliwości, no ale na przykład osoby, które by skończyły, może by jakiś sobie taki turniej rozgrywały, mini taki, coś w tym stylu, tak żeby się też nie nudziły. Wszystko jest do przemyślenia, nie? A dużo jest pomysłów oczywiście, ale realizować je trzeba powolutku, nie wszystko na raz. Fajne są możliwości właśnie szachowe. Szachy łączą ludzi, co? Sto to za dużo, ale właśnie chodzi o to, żeby to zrobić z przytupem. Na 50 już kiedyś robiłem. Co to za wyczyn na 50? Na 100 to byłoby. No, to jest taka fajna liczba. Już nie mówię, że robić na 150, ale na 100 mogło być ciekawie. Może tutaj moje pomysły są nadzbyt ambitne, ale tak liczyłem, że w 5 godzin może bym się wyrobił. No dobra, po 8 rundzie znowu tam jakąś króciutką przerwę robią na czeską. Zostały 3 rundy. Czy polecam grać Fianchetto? Czemu nie? Debiut jak każdy inny. Jak tak lubisz, to sobie można grać. Dawid, ojejku, nie Dawid, przepraszam, Tomasz Markowski grał w Mistrzostwach Polskich w tym roku. No, to białymi bardzo często grywał posunięcie G3 w pierwszym posunięciu z wieloma sukcesami na arenach międzynarodowych w swoich najlepszych latach. No i to jest właśnie fianchetto, nie? Takie
debiut, no tam debiut Retiego bodajże to się nazywa, tam G3, goniec G2, tam C4 i takie pozycyjne mocno ruchy bardzo dobrze gra. Ok, czekamy zaraz na kolejną osobę. 8 na 8 ma jeden z moich ulubionych zawodników współczesnych, Badur Dżobawa. Żołnierzu, pytasz o co teraz pytasz? Rekord na wizji, co? Że co? Siemka, G3, DE4, goniec D7, goniec C6. A, no tak, wiem o co ci chodzi. No, tam goniec na C6 szybko wchodzi i problemy z gońcem znikają we Francuzie. No, niby tak, w bulecie tak, na pewno. Mój ulubiony serial? Ojeju, co to za pytania. Nie, mało oglądam filmów czy seriali. Bardzo mało. A właśnie taki serial na odmóżdżenie można sobie pyknąć, nie? Jako streamer radzisz sobie superancko. O, dzięki Kamilu. A myślę, że normalnie. Ale czy podczas streamowania miałeś sytuację turbo stresujące, na przykład tak, że ciepło napływało ci na twarz? Nie, nie miałem takich sytuacji. Luz. Masz te pytania. Ojej. No spoko. No dawać mi tu przeciwnika, kurczę blade, 3 rundy jeszcze. Mamy 4,5 punkta na 8, no to lekko odbite. Gambit Królowej to wchłonąłem jednego dnia. Tak, jest to moją pracą. Od 10 lat. Bardzo przyjemną zresztą, ale też wymagającą. Jesteś specem od intrygujących pytań. Właśnie. Całe Q&A zrobiłeś Dawidowi? Spoko. Pewnie i takim, i takim. Rekord na wizji? Ojej, nie wiem. No kiedyś rajdy dostałem od Mandzio, to miałem tam 4000 ludzi, ale to wiecie, z rajdów się nie liczy. No, nie wiem, 500 osób było, 450. Super, widownia. Dobra, lecimy. Mistrz Fide, moi drodzy. No dobra, trzeba zagrać dobrą partię. Teraz mamy kida odwróconym kolorem. Skoczek już tu nie wejdzie, bo dostanie B4 plombę. No to ma plombę na B4. F3. Spokojne. Tu z roszadą się nie śpieszę.
Co? Dobra, C5 idziemy. Idziemy C5, nie ma na co czekać. Może teraz roszadę trzeba wykonać. Zbił? Czy zbić to pionkiem? Czy skoczkiem? Nie no, skoczkiem zbijamy. Znaczy, wprawdzie wpuszczam skoczka na F5. No ale to chyba jest do przełknięcia. Zbiję go po prostu. Tak mi się wydaje. Wiem, że oddaję tego silnego supergońca, ale tutaj mam przekątną fajną przekątną na grę. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale mi się podoba pozycja, więc sobie tak czuję, tak gram. Przeciwnik myśli. No to dobrze. Wieżę na E1. Tu jak zbije, zbije. Goniec C4 grozi. Nie można wziąć pionka. Okej, okay, idzie tutaj tędy. No wprowadźmy figurę do gry. H4 może zagrać. Zawsze skoczkiem przejdę. Biały mi chyba spoko, bo ten goniec nie ma za bardzo gry. A, szuka gry. Szuka tej gry, cwaniaczek. Szuka. Chwilunia. Okej, okay, tak zagrajmy. Pójdźmy tak. Hetman F6. Tutaj będę musiał zbić i taka trochę niemrawa pozycja. No właśnie. Jak zbiję, muszę skoczkiem wrócić. No trochę pograłem znowu kiepsko. No cóż, ale za bardzo dałem przeciwnikowi. Porobiłem dziurki. To jest właśnie to. No ale walczymy. Spróbuję dać szacha. Czy on zagra król G7? Nie. To może wymienić hetmany? Nie mogę. To muszę zagrać. Bronić. No to oddam jakość. No, co zrobić? Nie wziął. Teraz on mnie zaczął cisnąć, słuchajcie. Spróbujemy poszukać jakichś sztuczek. To będzie piekielnie trudne. No właśnie. Wieża F2 broni na H2. To jest dobra informacja. Tylko co dalej? Pozycja czarnych jest przyjemna. Tak powiem. Wymiana hetmanów. Nastąpi. Dobra. Okay. Nieco odetchnąłem, lecz ta pozycja nadal jest niełatwa. Tutaj królem będę chciał iść. Pionek będzie szedł. No właśnie, problem jest z tym pionkiem. Ogromny problem z tym pionkiem jest. Muszę się decydować na różnobarwne, niestety. O, blisko remisu. Moi drodzy, niestety. Z
To i remis na desce. Tu. Spróbujmy szczęścia. Ale sprytnie pograł. Ja muszę walczyć o remis, nie? Znaczy, no remis mam, no. Chyba. Chyba. Znowu z lepszej pozycji. Jeszcze to przegram, słuchajcie. Jak to bronić? Tamten pionek D5 nie miał znaczenia. Tutaj chodzi o blokadę. Przegrywam tę pozycję. Masakra. Masakra jakoś. Nie, no po prostu można się załamać, nie? Nie jest to dobry Tight Let Tuesday dzisiaj. Pomijam fakt, że w debiucie było świetnie. Każe bić pionkiem tutaj, każe bić pionkiem, skoczkiem, a teraz każe bić pionkiem? Pionkiem każe bić, no tak. O, dobrze, jest kolejna partia, bo na odkucie się. Ale kiepska partia była, masakra, jak mnie tam... Tam na pewno był remis w tej końcówce, to jestem przekonany. Idziemy na ostro. Przeciwnik również. Szkoda, że dwóch arcymistrzów było po drodze, a dalej to już tylko takie tytuły słabsze, nie? O, co on tutaj zrobił? Dobra, no tak, jak zbije tu, to on mi tu, okej, okay, będą problemy. Więc co ja mogę tutaj zagrać teraz dobrego? Po prostu E6 chyba i nic nie ma.
Fajne pionki, nie? Takie schodkowe. Jak zbije, skoczek zbije, tu wisi. Nawet długo można je zrobić, ale raczej krótka. B4, nie, to szach na acz. No jest taki zabieg kosmetyczny. Jak zbije, to mi do szacha, ja tu on zbije. No dobra, no. Na końcu wezmę tutaj pionka. Tak po prostu. Pionek więcej. Taki ruch grozi. Okej. Będziemy tu uderzać. Rzucił skoczek C5 tutaj, tutaj. Patrzcie, już tu bym podstawił. Już bym podstawił. Uciekam. Już mi po głowie chodziły różne opcje. Jakoś tak zagramy. H4, tam chcę otwierać. On skoczek tutaj oczywiście ma opcję. Jakaś wieża. Co? A8? Chyba nie, wieża D6. No wyczekujemy gościa. Oczywiście on nie może tym skoczkiem odejść. A, tu sprytnie, sprytnie pograł. Dobra, bijemy. Tu H3 zahaczę i tam tego pionka może jakoś wezmę w przyszłości. To może być jakiś plus. Szach, tak? Teraz wieża jest niebroniona. Okej. No dobra. Hop. Hop. O, bym teraz... Dobra, damy szach. On teraz nie przegrał. Ojejku. No patrzcie, co się dzieje. Podajmy szacha. Po prostu za tego pionka wieżę oddam w razie czego. No jeszcze tak.
No napieramy pionami gościa. Jeszcze dokładnie trzeba zagrać tutaj, złączyć pionki. O. Myślę, że będą takie filmy. Będą. Już tam nagrałem troszeczkę takich debiutowych dla początkujących. O, także coś tam już powoli idzie. No dobra, jest zwycięstwo, jest 5,5 i jeszcze jedna runda przed nami. Nie ukrywam, że te partie nie są na najwyższym poziomie dzisiaj, moi drodzy. Lecz punktów jest tyle, ile jest. Wprawdzie trzy partie zaliczam jako punkty za darmo. Dobra, ale są jakieś tam punkciki. No, to wiecie, troszeczkę ambitnie do tego podchodzę, więc też uważam, że te punkty są niesłuszne, no ale trudno. Czekamy na ostatnią rundę, która będzie też ważna, bo jeżeli uda się wygrać, to będzie 6,5 i cały czas tam blisko koło tego wyrównania rekordu, prawda? No tutaj były niestety dwie słabsze partie z niżej notowanymi zawodnikami. Co zrobić? Witam cię, Rajt, witam cię serdecznie. Nie grałem, marker. Kamilu, tak, to są. To Title Tuesday jest turniejem, gdzie zdobywa się nagrody finansowe. Musisz sobie poszukać. Ja nawet się nie orientuję, ile jest za pierwsze miejsce i tak dalej. Dlatego bardzo dużo gra tych arcymistrzów, no bo ich to ściąga zdecydowanie. No dobra, czekamy tutaj, jeszcze zobaczmy. O, tu remisik. No to dobry remis dla Jobawy. 8,5, a on jedną przegrał. Znowu zobaczcie, Artmiejew tutaj wymiata. No to jest wymiatacz jeden. O, jest dobry gość. Ariantali, co to za końcówka jest? A, tu zwierzę więcej. Trochę nie rozumiem, dlaczego białe tutaj grają, ale w internecie różne cuda widziałem. Tryb wizja czeską. Wiesz co, żołnierzu, ale ja na wizji chyba na czeskom nigdy nie występuję, jeśli chodzi o główną stronę. No, białe walczą sobie, słuchajcie. No, poszło. Matowanko wieszą. Ok. No i co teraz? Dobra, ostatnia runda. Zobaczymy, na kogo trafimy. Mistrz Fide. Czyli dwóch arcymistrzów dzisiaj tylko. Jedziemy. Słuchajcie. Dobra, tak mi grali. O, rety, znowu się tam wplączę w jakieś. Wejdę tu, on mi zbije, ja zbiję, on zbije. I co, goniec? I co wtedy? Dobra, tak nie chcę grać. Tak, zagramy. No i zolaka. Goniec D7 oczywiście, roszada tam A6. Chyba zbijemy po prostu skoczka. Nie grałem w takim razie tego. No zbijemy to. Przejdę hetmanem na drugą flankę. Tu. O, ciekawe.
Nie no, nie gramy na remis. Tak, zagrajmy. Przytrzymał Izolaka, by się w Karpowa zabawił. Przeciwnik remis proponuje bez ambicji żadnych. Może też gra o rekord, kto wie. No tak myślałem, to jest właśnie to. Muszę to wybić. To również muszę wybić. No i co? Remisowa pozycja. Ale jeszcze może zachować skoczki. Czy jest sens? No dobra, będziemy męczyć tę remisówkę. Jestem o jedno tempo do przodu. F3, król F2, wieża D7, chociaż goniec na C6 też wraca. O, to jest totalna remisówka, koleś się pewnie cieszy. No dobra, A3 dla świętego spokoju. Na Kamura tu by cisnął na czas. No ale coś spróbujemy aktywnie pograć. No już. Chcę grać na remis, nawet takie pozycje trzeba próbować. Ok, to tu się chce wbić. No dobra, gramy G4. Musimy szarpnąć coś na skrzydle. Tam jakoś będę próbował osłabiać. Tu wieża wchodzi, ok. Ha. Skubane ewidentnie gra na remis, no. Jeszcze tak spróbuję i tutaj. Już tak na piechotę. Już na siłę wygrywanie jest, to jeszcze raz coś mogę tutaj pograć źle, no właśnie. A, zobaczcie, tu chcę dać szacha, co za spryciarz. Jeszcze będę musiał mieć pionka mniej. Jeszcze za chwilę przegram, słuchajcie, tę pozycję, jak będę tak się bawił. I to jest tak, tu. Zaryzykuję, bo albo przegram, albo wygram. Jakby odszedł w ogóle na E8, to by dostał na F6 bicie. Szach, tu, tu. No jedyna szansa aktywnej gry tam. Wyjścia nie ma. Co on tu obliczył? Nie wiem. Obliczył, no tak. Po prostu weźmie tego pionka. Cóż ja mogę, biedny żuczek, zrobić? Pion mniej. Chciałem wygrywać, to mam pionka mniej.
gdzieś się zaraz pogubi chłopak. Zresztą nie sądzę. Dobra, do przodu jedziemy. Masakra, muszę wrócić na to samo miejsce. Żeby zbił mi gońca, by wygrał. No nieźle. No niestety, to jest pozycja, której wygrać się białymi nie da raczej. Może na czas. No, wiecie, to już takie wygrywanie było na siłę, nie? No, ta pozycja na pewno nie jest wygrana. Nawet może być przegrana dla białych, nawet zerknę. No tak, zobaczcie, jest przegrana dla białych totalnie. Ale to wynika z tego, że po prostu zaryzykowałem na siłę. No, dobra, wiecie, aby 6,5 było, nie? Na YouTubie już był Q&A kiedyś. Więc na razie nie wiem. No, flagowanko, no tak, no słuchajcie, no co, no gość nie wyrobił na czas, a ja 6,5 punktu zdobyłem, nie? No i spoko.